Cześć czołem, to wasz ulubiony format robotniczy, talk show, format, który służy do tego, bo powiedzieć o czymś szerzej, żeby coś podsumować, żeby zająć się jakąś bardzo ważną sprawą wokół łódzkiego widzewa, nie wiem, na przykład minioną rundą, w drużynach Akademii Widzewa. To jest temat dzisiejszego odcinka. Antoni Figlewicz, kłaniam wam się nisko z naszego super radiowo-telewizyjnego studia przy Alei Piłsudskiego. To jest Stadion Łódzkiego Widzewa, serce Łodzi. No i jestem tutaj razem z moimi gośćmi, którzy o funkcjonowaniu Akademii wiedzą o wiele więcej niż ja, o wiele więcej niż wy, o wiele więcej niż w sumie ktokolwiek inny. No, bo za funkcjonowanie tej Akademii Widzewa odpowiadają. Aleksander Stańczak, menedżer Akademii Widzewa, witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. I Norbert Smorawski, koordynator do spraw szkolenia w tejże właśnie Akademii Widzewa. Też serdecznie. nisko. Panowie, nie stresujemy się, nie przejmujemy się niczym, bo w sumie faktycznie będziemy mieli okazję porozmawiać całkiem obszernie na temat tego, co działo się w ostatnim półroczu w Akademii, ale to mam nadzieję, że. Przede wszystkim kibice z dużym zaciekawieniem będą do tego, do tego podchodzić, do tych tematów, które chcemy dzisiaj poruszyć. W sumie koniec roku to najlepsze takie momenty do podsumowań, więc ja zacznę od takich kwestii. No nie powiem prywatnych, może bardziej osobistych. Te, też, też czujecie się zacznę, od Olka, Norbert, jeśli pozwolisz, też czujecie się e, jakoś zadowoleni za te, za te ostatnie pół roku, też e, robicie sobie taki, o to brzydko zabrzmi, rachunek sumienia po takim, po takim półroczu i myślicie, okej, okay, udało mi się zrobić to, to i to. Czuję się super. Takie podsumowania są ważne? No myślę, że jest dobra pora faktycznie na takie podsumowanie i. Em... Możemy oczywiście z wielu aspektów być zadowoleni, mimo że sama runda no nie należała do najłatwiejszych. A myślę, że wiele się nie pomyli, jeżeli powiem, że organizacyjnie mogła to być najtrudniejsza runda w akademii. Widzę wałódź po reaktywacji. Natomiast biorąc pod uwagę wszystko, co się wydarzyło od strony organizacyjnej i sportowej, o czym będziemy mówić, to Pomimo tych warunków, udało się wiele celów osiągnąć, więc y, oczywiście no, podsumowanie y, zawsze będzie zawierać te, te rzeczy, które nie wyszły, ale, ale myślę, że jest też dużo powodów do satysfakcji. Właśnie Norbert, satysfakcja? To to, co ci towarzyszy, u progu nowego roku? No na pewno to słowo jest bliskie, zwłaszcza po niedawnych doniesieniach z Olsztyna, gdzie wywalczyliśmy awans do Centralnej Ligi Juniora, więc ta satysfakcja na pewno jest, to taka takie dobre zwieńczenie tego niełatwego półrocza, mojego już dziewiątego w Akademii Widzewa. Jeżeli mówimy o podsumowaniach, to na pewno warto je robić, warto swoją pracę podsumowywać, bo tylko wtedy możemy wymiernie planować następne pół roku, a, a jeżeli dobrze zaplanujemy swoje cele, swoją pracę, no to mamy szansę na to, że ta praca będzie efektywna w, w naszym wykonaniu, także, także jak najbardziej. No to cieszę się, że w sumie mogę pomóc w efektywnym zaplanowaniu następnego półrocza, podsumowując to minione. No bo. De facto to podsumowanie, którym się dzisiaj zajmiemy, może też się odbyć dzięki Wam, bo prosiliśmy Was o pytania na Twitterze Akademii Widzewa. Te pytania też będą odczytane, ja po mam tutaj przed sobą telefon. No, postaramy się po prostu poruszyć wszystkie te wątki, które mogą kibiców interesować i które mogą najzwyczajniej w świecie pomóc nam. Zrobić te kolejne kroki. Mówię już nam, wiecie, no, poczułem się do tego, że szukam jakiegoś miejsca do sukcesu dla siebie, no wam przede wszystkim. Robić te kolejne kroki. Mówiłeś, Olek, o tych wyzwaniach organizacyjnych. No, pierwsze, o czym ja myślę, to jest fakt, że nie mamy do dyspozycji przez sporą część rundy boiska sztucznego i jedno boisko ucieka całkowicie, co, co, co z tym fantem robisz? Gdzie, 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 gdzie szukamy pomocy, i czy to, to właściwie było, było jakkolwiek wykonalne, czy dokonaliśmy czegoś niewykonalnego? Trochę propaganda sukcesu, wybaczcie, ale no jak sobie o tym myślę i przechodziłem gdzieś tam koło boiska hybrydowego, patrzę: no mamy całkowicie rozkopaną sztuczną płytę. Trudna chwila, trudny moment i organizacyjnie też jakoś trzeba było temu zaradzić. Co, co musiało się zadziać, żeby to zadziałało, wszystko? No, biorąc pod uwagę, że. Ciężko trochę jest trenować, nie mając boiska, to no, musieliśmy na pewno wymyślić jakieś rozwiązania e, zastępcze. To też było tak, że przez pewien czas na początku rundy to boisko jeszcze było, natomiast e, w pewnym momencie no, przestaliśmy w ogóle grać tak, na, na tym boisku, nie mogliśmy już rozgrywać e, meczów ligowych, w związku z tym... I w związku też z tym, że boisko no nie nadawało się tak naprawdę do treningu pod kątem nawet bezpieczeństwa. Musieliśmy po prostu z tego boiska się wynieść no i szukaliśmy różnych rozwiązań. Te rozwiązania znalazły się w postaci trzech boisk, między którymi się przemieszczaliśmy, to jest. Boisko na Sempiej, tutaj przy stadionie, to jest boisko na HKS-ie, no i boisko w Wiśniowej Górze, tak, gdzie też zawodnicy musieli dojeżdżać na treningi i mecze. To się wiązało oczywiście też z jakimiś tam wyzwaniami takimi logistycznymi, tak, żeby tych zawodników przetransportować na, na trening, na mecz. Czasami z łodzianki, czasami z bursy. No, na pewno nie było to łatwe. Z mojej strony też na pewno duże słowa uznania dla. Trenerów, tak, którzy no, te treningi prowadzili, oni byli też za to odpowiedzialni, żeby po, po tej łodzi, a nawet po peryferiach łodzi jeździć ze sprzętem, tak, z torbami, z piłkami i też to na pewno nie było dla nich łatwe półrocze pod tym kątem. Natomiast no, Finalnie można powiedzieć, że daliśmy radę. Jeśli ktoś był niedawno albo widział zdjęcia z łodzianki, no to widzimy, że to boisko jest już na ukończeniu. Tak? Więc no, chciałbym być optymistą i liczę na to, że w, w styczniu wrócimy po prostu tam, gdzie nasz dom. No, chyba wszyscy liczą na to, że gdzieś ta to, to rozbicie na wiele boisk przestanie utrudniać, utrudniać pracę. Czy utrudnianie pracy też wpływa na ten poziom sportowy? Tak będę skakał z jednego na drugiego, żeby Was pod prądem trzymać cały czas, żeby się żaden mi tutaj nie nudził. Czy, czy to oznacza, że też w tym można upatrywać ewentualnych, nie wiem? Problemów w konstruowaniu mikrocyklu treningowego pod tym względem czysto szkoleniowym, czy też z tego mogą wynikać jakieś problemy zawodników naszych drużyn w czasie spotkań, czy, czy nie ma sensu szukać tego typu wymówek infrastrukturalnych, właśnie nie wiem, w sytuacji, w której no jakiś losowy przykład: drużyna do lat 19 w odce przegrywa mecz. Mhm. Na pewno nie jest to komfortowe, zabiera wspomniany komfort pracy sztabom szkoleniowym, zawodnikom. Nie było takiej tożsamości, że mamy swój dom, że gramy, gramy u siebie, więc to mentalnie też podczas meczów ligowych ten atut troszeczkę nam umykał. Jeżeli chodzi o zaplanowanie mikrocyklu, nie szukałbym tutaj wymówek, że to przeszkodziło, bo mimo wszystko te boiska mieliśmy zagwarantowane i mikrocykl mógł być realizowany, natomiast dużo czasu trenerzy. No, w cudzysłowie tracili na przetransportowanie się między tymi boiskami, gdzie ten czas można było wykorzystać w inny lepszy sposób w kontekście przeprowadzenia analiz z zawodnikami, czy jeszcze bardziej szczegółowego planowania cyklu. No a czas był wykorzystywany na spędzenie go w korkach tutaj w centrum łodzi. Bo, bo nasze treningi w takich godzinach się odbywają, gdzie te korki są największe, także no na pewno nie, nie powodowało to komfortu pracy, co, co też mogło pozornie i takiego zagrożenia przed rundą się upatrywaliśmy, że może to wpływać na, na po prostu atmosferę w klubie. I, i jeśli mówimy tutaj o zawodnikach, ale, ale o trenerach, i tu jakby się podpisuje dwoma rękoma, że, że wielkie słowa uznania dla, dla wszystkich trenerów. Bo, bo te pół roku znieśliśmy na bardzo wysokim poziomie, biorąc pod uwagę trudne warunki, przez jakie przechodziliśmy. No skoro już o trenerach też mowa, to. Nie bardzo wiem, do którego z was kierować to pytanie, więc rzucę je tak wetem. Mam nadzieję, że któryś się odezwie, że to nie będzie jak w szkole, że wszyscy się wyrywają do odpowiedzi, a to. Tak, tak, tak. Było kilka zmian. Na samym początku tej rundy, w trakcie tej rundy też, też mogło się trochę dziać. Jeśli chodzi o ten zespół szkoleniowy akademii widzewa. Zmiany potrzebne, już patrzycie na nie z perspektywy czasu. Możecie je oceniać, czy to nadal jest trochę, trochę za szybko? takie półrocze, taki grudzień względem, nie wiem, początku wakacji. Pozwoli, że napocznę ten tort może. Te zmiany zachodziły zarówno przed sezonem, tak, czyli były to pewne zmiany uzupełnienia też kadry i no, rozwijanie struktury Akademii pod względem i jakościowym i takim ilościowym, można powiedzieć. Natomiast też no, zaszły pewne zmiany w trakcie sezonu, tak, jak choćby E, przeniesienie e, Andrzeja Rybskiego do pierwszego zespołu co wymusiło szereg kolejnych zmian. No stąd tak? go też zabrali, niestety. Stąd też zabrali, tak? Więc e, no, można powiedzieć, że tutaj też musieliśmy poczynić pewne kroki. Jest część nowych osób, są też nowe stanowiska, można powiedzieć, w Akademii. W związku z tym no, upatrujemy w tym oczywiście podniesienia jakości szkolenia, bo to jest jakby cel, cel nadrzędny i myślę, że pomimo tych braków infrastrukturalnych, o których mówiliśmy, no to powoli, gdzieś tam z sezonu na sezon wznosimy się na, na coraz wyższy poziom i też można powiedzieć, że dochodzimy do takiego momentu, gdzie tych zmian też jakoś bardzo dużo nie trzeba robić, tak? Raczej to jest bardziej tak, że dochodzą nowi... Trenerzy czy też nowi pracownicy akademii. Natomiast, no, jakby jakość naszej kadry nie wymaga już tak wielkich rotacji, chyba że są to rotacje wymuszone. No ale jeżeli mówimy o awansach do, do pierwszego zespołu, no to by tylko takie powody do zmartwień były. Na poczęty tort, Norbert, będziesz jadł dalej? Puentując, porównałbym to trochę do budowania drużyny piłkarskiej I, i tak jak co pół roku kibice oczekują wzmocnień drużyny, tak samo tutaj te wzmocnienia są potrzebne jako przepływ świeżej krwi. Każdy pracownik, który dzisiaj już dołącza do Akademii, niesie ze sobą swój bagaż doświadczeń, swoje wartości ludzkie i, i te szkoleniowe, i ta rotacja i te wzmocnienia są potrzebne, nawet jako przypływ inspiracji dla pracowników, którzy już w tej Akademii pracują, bo, bo tu od każdego można coś wziąć dla siebie i, i to jest niezbędne i też powoduje, że. Ta Strefa komfortu wśród obecnych pracowników też nie jest aż taka, taka duża, i to jest tylko i wyłącznie traktowane jako motywator do, do jeszcze cięższej pracy. No to właśnie, to jest kwestia związana z pracownikami. Jak gdybyśmy na przykład yy, o komforcie zawodników też rozmawiali, myślę, że to kwestia bardziej organizacyjna. Olku, więc do Ciebie będę kierował pytania. Yy, te problemy logistyczne, dojazdy, yy, różne boiska. Wpływają jakoś na to czas wolny zawodników, na, na edukację, to, to też był problem, żeby to wszystko dopasować, czy, czy to nadal idzie tym samym trybem, z tym też nie ma problemów, chłopaki no to wiadomo, szóstki w szkole ze wszystkich przedmiotów, a z wf piątka no bo zmęczeni przychodzą. No, Jeżeli mówimy o zespołach w piłce 11-osobowej, tak? czyli bloki C, B i, i blok A, no to oczywiście większość zawodników tam jest objęta jeszcze obowiązkiem szkolnym. Duża część tych zawodników jest uczniami klas sportowych tak, w szkole Kokoro, z którą współpracujemy, i naturalnie te plany treningowe musiały być dopasowane do, do planu zajęć lekcyjnych, i tak też robiliśmy. Jeż czy przełożyło się to na większy dyskomfort? Wydaje mi się, że mimo wszystko nie, bo tak naprawdę poza. Wiśniową górą, no to można założyć, że ta odległość między szkołą a boiskiem na HKS-ie, czy, czy boiskiem na Sępiej, no powiedzmy, że były. Były to zbliżone odległości, no i jakby zasady działania tutaj tak z naszej strony się nie, nie zmieniły, więc jakby my staraliśmy się w tej rundzie zapewnić zawodnikom wszystko to, co mieli zapewniane w poprzednich rundach. Także zakładam, że e, no, zawodnicy jakoś mocno tego nie powinni odczuć, natomiast no, myślę, że dużo bardziej odczuli to trenerzy na pewno. Okej, okay, no, czy. To znaczy, że pod tym względem właśnie takiej opieki związanej z edukacją, opieki socjalnej nad zawodnikami, no to u nas już wystarczy utrzymywać status quo, że to już jest na tyle, na tyle dobrze zorganizowane, że możesz śmiało sobie powiedzieć, że jeśli uda nam się ten poziom utrzymywać runda po rundzie i wraz z kolejną jeszcze rundą, no to znaczy, że robimy to dobrze? znaczy ja jeżeli chodzi o organizację szkolenia, to no nie wierzę w jakieś takie samograje, tak? bo, bo nigdy nie, nie osiągamy takiego pułapu, żeby nie dało się jeszcze jakoś tej, tej organizacji e, w akademii rozwinąć. Zawsze może być lepiej, tak? Zawsze możemy mieć e, punkt, do, do którego dążymy, tak. No przykładem może być e, baza treningowa, w której wszystko mamy w jednym miejscu, tak? Mam na myśli e, boiska, infrastrukturę sportową, biura, e, nie wiem, bursę, szkołę i tak dalej, tak, więc to, no to jest powiedzmy już taki punkt, bliski, bliski ideału. Natomiast wydaje mi się, że nauczyliśmy się na pewno w tych warunkach, które mamy, wyciskać 100% i na pewno nauczyliśmy się też takiego podejścia nastawionego na rozwiązywanie problemów, tak, no wiemy jakby w jakich warunkach się poruszamy i wiemy po prostu jak sobie z tym radzić, no możemy tylko działać, tak, jakby tutaj na narzekanie na to, że nie jest tak idealnie jakbyśmy chcieli albo że ktoś tam ma lepiej nic nie wniesie, po prostu mamy jakiś stan, który, który zastaliśmy i w tym sobie radzimy. No, w tym stanie właśnie samo szkolenie też jest pełne wyzwań. Czy to jest też Norbert tak, że to szkolenie znów poszło krok do przodu? Czy my jesteśmy faktycznie ten poziomik? Nie będę tutaj mówił o jakimś poziomie. Poziomik wyżej niż pół roku temu, niż rok temu. No, mówisz, że to już dziewiąta runda twoja z widzewem. Szmat czasu, no, możesz to porównać. Mhm. No, myślę, że zdecydowanie poziom wiedzy naszych trenerów. W tym okresie czasu się zwiększył, bo, bo i, i mamy pewną systematykę edukacji, mamy pewną systematykę no, wymiany swoich doświadczeń, ale też trenerzy na co dzień pracują, doświadczają tego procesu szkolenia, ten program szkolenia, który mamy, on cały czas ewaluujemy, wprowadzamy nowe rzeczy, co pół roku jakaś nowa inspiracja do nas przychodzi i to zmieniamy więc, więc jak najbardziej uważam, że z każdym półroczem ci zawodnicy nasi dostają nowe narzędzia. Które przy dobrym wykorzystaniu mogą spowodować, że, że będą lepszymi zawodnikami, więc, więc jak najbardziej to oceniam pozytywnie. Oczywiście, tak jak z infrastrukturą, ciężko jest powiedzieć, że dzisiaj to jest już maksimum, które możemy wykonać, no bo akademia jest takim projektem, który nigdy się nie skończy. Zawsze będziemy chcieli coś udoskonalać, coś robić lepiej wyciągać wnioski z tego, co, co mieliśmy i to pół roku. Uważam, że poświęciliśmy bardzo dużo na komunikację z zawodnikami, no tutaj też współpraca z Pawłem Frelikiem, czy warsztaty szkoleniowe z metody Imopeksi z Tomkiem Wilczewskim, które miały zainspirować trenerów i trochę odesłać do samego siebie w kwestii przemyśleń. Na jakim, w jakim sposobie się z tymi zawodnikami, zawodnikami komunikujemy, a w jaki sposób możemy to, to robić, żeby to było bardziej efektywne. No bo też uważam, że pewien pułap już osiągnęliśmy, ale są kolejne, które należy odkrywać. No to, to chyba wątek z Twittera. Czy to właśnie takie elementy mogą powodować, że zawodnik zawodnika przyciąga, potencjalnie przyciąga Akademia? Widzę, was, że mamy jakiś młody talent, skądś, nawet nie z naszego regionu, gdzieś szerzej jeszcze zaglądamy po Polsce, i on faktycznie, patrząc na te takie drobniejsze rzeczy, odrzuca wyniki, odrzuca to, gdzie są nasze drużyny młodzieżowe w, na, na tych poziomach centralnych czy na tych poziomach makroregionalnych, wojewódzkich, i, i mówi ok. Widzę, że tutaj dacie mi jakiś, przedstawicie mi jakiś plan na mnie i, i dlatego chcę tu iść. Myślę, że to, to faktycznie może mieć znaczenie, czy wręcz przeciwnie? To jest tylko drobiazg, dodatek. Mm, je... Nie jest to drobiazg, ale jest to rzecz, uważam, na której musimy dzisiaj bazować, bo to jest element, którym jesteśmy w stanie przyciągnąć tego wiodącego zawodnika do nas. No jeżeli staniemy w rywalizacji z innymi akademiami w Polsce, to na dzisiaj nie mamy bazy szkoleniowej, że przyprowadzimy dziecko i pokażemy, ile mamy pięknych boisk, jaki mamy piękny budynek i tak dalej, i tak no dalej. My dzisiaj bazujemy trochę na tym podejściu do zawodnika, do takiej indywidualizacji w kontakcie z tymi chłopcami, których chcemy pozyskiwać i tak naprawdę no też Trzeba to, to powiedzieć, że te wyniki skautingowe mamy naprawdę dobre jak na warunki, które możemy, możemy zaoferować na dzień dzisiejszy. Bo mierzymy się z klubami, które mają je o wiele lepiej, a te rywalizacje często o tego zawodnika uzdolnionego wygrywamy. Czy to znaczy, że faktycznie tych uzdolnionych zawodników u nas w akademii, to chyba znów jest wątek, który widziałem na Twitterze. Jest ich naprawdę wielu, że to jest tak, że wychodzisz na, wychodzi któraś drużyna na trening i ty na którego nie spojrzysz, to powiesz, o, o ten, ten miał, miał talent, fajnie, że go znaleźliśmy, wygrzebaliśmy. to jednak też nie jest taka skala, że w roczniku może jest dwóch takich zawodników, o których możemy powiedzieć, Hejon kiedyś zagra na poziomie centralnym i może jeden, o którym powiemy, Hejon kiedyś zagra w pierwszej lidze w ekstraklasie. W każdym zespole na pewno będzie ktoś najlepszy i najgorszy. W Realu Madry też jest ktoś najlepszy, ktoś jest najgorszy. I, I tego nie unikniemy i nigdy nie sprowadzimy do etapu, że wszyscy będziemy równi. Natomiast uważam, że dzisiaj, idąc na trening każdej kategorii wiekowej, każdy z tych zawodników coś w sobie ma, ma jakiś pierwiastek talentu, nad którym trzeba pracować, który trzeba rozwijać i tak naprawdę ciężko jest wyrokować, że ten zagra, a ten nie zagra. To jest jakby już głębsza ocena potencjału, głębsza ocena jakich mamy zawodników w starszych kategoriach wiekowych, jakie mamy zapotrzebowania na dane pozycje. Jeżeli tu już mówimy o tych naprawdę starszych kategoriach akademii, ale uważam, że osiągnęliśmy już taki poziom, że, że każdy zawodnik akademii ma określony potencjał i tak naprawdę może mieć szansę na zawodowe uprawianie tego sportu. Jest, Jeśli no mogę, tylko właśnie do, chciałem dodałbym, ruchowić. że tutaj e, zgadzam się w pełni z Norbertem w kwestii tego, że m, ciężko jest już wyrokować tak to, gdzie będzie grał, na jakim poziomie. Na pewno nikt z zawodników, którzy są w Akademii, nie znalazł się w niej przypadkowo to jest, to jest druga sprawa. No i trzecia kwestia, to co mówisz, czy, czy są zawodnicy tacy wyróżniający się w każdym roczniku. Oczywiście są, na pewno, natomiast to też myślę, że te, te lata w Akademii powoli uczą nas, że nie zawsze ten wybór, tak, to, to pierwsze wskazanie jest takie, to, to, to oczywiste wskazanie jest takie najbardziej powiedziałbym trafne, tak? bo zawodnika, który jest świetny technicznie, który potrafi się utrzymać przy piłce, dryblować, widzi każdy i każdy jest w stanie na niego zwrócić uwagę. Natomiast też potem historia pokazuje, że niekoniecznie tylko ci zawodnicy dochodzą na najwyższy poziom, tak? o tym też decydują inne cechy i część tych zawodników, których dzisiaj pewnie również wskazaliby trenerzy, to nie byliby koniecznie zawodnicy. Którzy pierwsi rzuciliby ci się w oczy tak na meczu. Mhm. Czy ten najwyższy poziom, o, o którym możemy mówić w kontekście naszej akademii, to jest bardziej centralna liga juniorów U19? Czy jednak rezerwy w czwartej lidze? Czy, czy lepiej, żeby ten zawodnik już grał z seniorami, ale na piątym poziomie rozgrywkowym? Czy jednak CLJ, ta najbardziej prestiżowa, ta najstarsza CLJ, no, no to, to, to jest coś wow i właśnie tam trzeba rywalizować? Ja uważam, że nie da się odpowiedzieć na to pytanie biorąc pod uwagę ogół. To jest pytanie, gdzie możemy odpowie odpowiedzieć w takim sensie, że dajemy konkretne nazwisko zawodnika, który dzisiaj jest widzewie i możemy określić, czy bardziej wartościowe dla niego będzie gra granie na poziomie centralnym, czy bardziej wartościowe będzie granie w czwarty lidze. Przykład Pawła Kwiatkowskiego, który zadebiutował w ostatnim meczu z Pogonią Szczecin. Uważam, że Paweł na poziomie widzewa 2 zagrał około 200 minut, pozostałe minuty zagrał na poziomie centralnym i uważam, że dla niego... Zdecydowanie większą wartość niosą mecze na poziomie centralnym niż widzewie 2. To jest specyfika pozycji, na jakiej występuje, głównie ile razy jest w stanie stoczyć pojedynek z przeciwnikiem, ile razy musi być w swoim polu karnym i bronić swojej bramki. No i to się częściej dzieje w drużynie U19 niż widzewie 2. I jak porównamy sobie nawet parametry motoryczne... To mecze celiotki są zdecydowanie bardziej intensywne niż mecze, mecze rezerw. Bierze się to z tego, że, że drużyna Widzewa 2 ma przewagę nad resztą stawki w swoich rozgrywkach, a drużyna U19 mocno o tą przewagę musi zabiegać i rywalizować. Natomiast też znajdziemy przypadek osoby, gdzie śmiało powiem, że dla niego lepsze będzie występowanie w Widzewie 2 niż w celiotce U19. Daniel Monka. To już metryka go do tego zmusza. Dopytam jeszcze o Centralną Ligę Juniorów właśnie, no bo wiemy, że tam naprawdę grają te najlepsze polskie akademie, że tam te drużyny młodzieżowe są na naprawdę wysokim poziomie. To znaczy, że my naprawdę musimy się niesamowicie napocić, żeby do nich doszusować, że to, to jeszcze nie jest to, że do końca będziemy się tam jakoś przemykać, walczyć o ten ligowy byt? To jest szerszy kontekst odpowiedzenia na to pytanie, bo tutaj bardzo ważne jest zarządzanie kadrami. Jeżeli na dzisiaj mielibyśmy możliwość grania wszystkimi zawodnikami mogącymi występować na poziomie centralnym i oni wszyscy byliby do dyspozycji trenera Juńczyka, to uważam, że to miejsce w tabeli byłoby zdecydowanie wyższe i to pokazała zresztą końcówka sezonu, o ile więcej zaczęliśmy zdobywać punktów. Po zakończonym sezonie rezerw, gdzie wszyscy ci zawodnicy mogli być do dyspozycji trenera Jończyka. Natomiast dzisiaj mamy taką sytuację kadrową, że ta kołdra jest dosyć krótka i musimy zapewnić miejsca w widze dwa i ci wiodący zawodnicy na co dzień występują w rezerwach naszego klubu. No, wpływ na to miały też liczne kontuzje w, w dwójce, i po prostu te miejsca trzeba było uzupełnić, i to była szansa dla tych chłopców zadebiutowania i wejścia w tak naprawdę taki rytm codziennej pracy w rezerwach i doświadczenia piłki seniorskiej. No też... W sumie kiedy słyszę hasło kontuzję, słyszę hasło kontuzję w zdaniu razem ze słowem rezerwy, no to pierwsze o czym myślę to znów, czy, czy wiąże się to jakoś z naszą infrastrukturą, boiskami? Co, co się stało w ogóle czy możemy jakoś wyjaśnić tę plagę, Olku? No myślę, że częściowo możemy wyjaśnić, e, ponieważ no, rezerwy większość, Zdecydowaną większość meczów ligowych grają na boisku naturalnym, tak? natomiast tutaj, biorąc pod uwagę naszą bazę treningową, gdzie z boiska naturalnego korzysta pierwszy zespół, boisko hybrydowe ma swoje ograniczenia godzinowe tak? w tygodniu, więc też no, są to pewne limity, których. Nie możemy przekraczać. Dla zawodnika takiego już ukształtowanego fizycznie, przechodzenie z twardej nawierzchni sztucznej na nawierzchnię naturalną, czy też hybrydową, ale taką no, miękką murawę w jedną i w drugą stronę, naturalnie wiąże się z jakimiś tam nienaturalnymi trochę obciążeniami i, i to częściowo oczywiście może e, wpływać tak, na, na częściej występujące urazy. Druga kwestia też jest taka, że no będąc na łodziance możemy sobie też pozwolić na taką pełniejszą opiekę fizjoterapeutyczną, tak? no mamy, mamy gabinet, mamy niezbędne sprzęty, jakieś tam artykuły medyczne i dalej, natomiast jadąc na trening na dowolne inne boisko, no oczywiście fizjoterapeuci zabierają tak? taki najpotrzebniejszy ekwipunek, ale no, nie, nie mamy możliwości już wykonania pewnych, pewnych zabiegów. E, oczywiście zawodnicy mogą zostać, część z nich oczywiście tak. Ci, którzy już byli na tym etapie e, rehabilitacji, gdzie bardziej skupiali się na jakiejś pracy na siłowni, wykonywaniu ćwiczeń i, i powrocie do zdrowia, no to trenowali faktycznie indywidualnie tutaj pod, pod takim kątem motorycznym, ale. No, fizjoterapeuta też jest potrzebny na boisku, tak, zwłaszcza w tych najstarszych rocznikach, więc no, ciężko było też się rozdwoić. Także tych, tych przyczyn myślę, że jest wiele, ale tak, no, jakby przechodzenie z boiska na boisko na pewno na pewno jest jednym z nich. No też, jeśli kontuzje, jeśli rezerwy, no to teraz znów rezerwy, bo wszyscy no nie powiem, że drżeliśmy, ale z takim lekkim niepokojem patrzyliśmy na tę rundę w czwartej lidze, myśląc sobie, że drużyna rezerw powinna te rozgrywki wygrywać w przedbiegach, wyjść na boisko, zgarniać punkty, e, uśmiechy na ustach i, i do domu się rozejść. Potem znów treningi, punkty rozejść do domu z uśmiechem, i taki powinien być cykl. No oprócz tego, że jesteś, Norbert, koordynatorem szkolenia, to jesteś też asystentem trenera, chrobaka właśnie w drużynie. E, widzę w łódź, I, i jak to z perspektywy sztabu, z perspektywy też właśnie koordynatora szkolenia Akademii wygląda, wyglądało. Co jest grane. No na pewno zespół rezerw musiał się zaadoptować do nowej sytuacji. to Mówimy tutaj o zmianie pierwszego trenera. Kolejną sytuacją bardzo trudną mentalnie do zawodników było to, że zagrali fenomenalny poprzedni sezon i brakło tak naprawdę niewiele, bo w każdym innym sezonie ta ilość punktów wystarczałaby do tego, żeby wywalczyć awans w każdej chyba lidze w naszym kraju. Tak się nie stało. Zmierzyliśmy się z GKS-em Bohatów, który, który był na tym finiszu lepszy, więc, więc to rozgoryczenie duże. Sezon, który kosztował tych zawodników bardzo dużo sił, i to niewątpliwie też w jakiś sposób mogło oddziaływać na początek rundy. Natomiast myślę, że czas nauka siebie wzajemnie powodowała, że, że te wyniki z czasem się poprawiały. Też nie chcę tutaj zrzucać na kontuzję. jeżeli chodzi o wyniki, bo, bo kontuzje są rzeczą, która w piłce występuje, to po prostu była szansa dla kogoś nowego. Ci chłopcy, którzy do, dokoptowaliśmy ich z u19, zdali egzamin. Uważam bardzo dobrze. Z perspektywy podsumowując całą rundę, my oceniamy tych zawodników pozytywnie. To są zawodnicy, którzy też w trakcie rundy mieli okazję trenować z pierwszym zespołem. Także także tutaj z tego zasilenia jesteśmy zadowoleni. Natomiast no nie ma co, co tutaj się oszukiwać, że były mecze, po których byliśmy bardzo rozgoryczeni i mecze, które nie powinny nam się przytrafić. Ale myślę, że kluczowe z tego wszystkiego jest to, jakie wnioski wyciągniemy i, i myślę, że ta druga część rundy jest zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu, która pozwoliło nam dojść tą czołówkę i, i spowodować, że dzisiaj do lidera tracimy dwa punkty, także, także przed tą rundą wiosenną wszystko mamy w swoich rękach. No i teraz kluczowe miesiące, żeby się do tej rundy optymalnie przygotować i te błędy z początku sezonu, żeby nam się nie przytrafiały. Przejdziemy też do planów na nowy rok, żeby też dalej wybiec, żeby nakreślić sobie jakieś cele. Będę Was próbował złapać na jakąś mocną deklarację, bo każdy lubi mocne deklaracje. Jak powiecie, okej, okay, chcemy za dwa lata być w drugiej lidze rezerwami, no to jest, ja tam jestem za, to się dobrze sprzedaje. Natomiast e, zanim, to chciałbym od Was usłyszeć jakieś takie wasze, e, waszym, waszym okiem, trzy najważniejsze momenty, jedną taką. Największą porażkę ostatniej rundy Olku, zacznę od Ciebie. Norbert, będzie miał chwilę, żeby się zastanowić. Ty tej chwili nie masz trzy takie najważniejsze momenty, bo gdzieś, gdzieś cały czas w tle naszego programu, Wy to na pewno widzicie, yy, przeskakuje kalendarium tej, tej rundy. No, było kilka takich ważnych wydarzeń, ważnych elementów. O trzy najważniejsze, Twoim zdaniem, bym Ciebie zapytał, i o, takie, o taki jeden, którym to chyba nie ma co się chwalić, ale na przykład się wydarzył i uznajesz go za porażkę. No powiem tak, te, te wszystkie sukcesy oczywiście zawsze mają wielu ojców, porażki są sierotą, ale prawda jest taka, że jakby no we wszystkim uczestniczymy razem. I wśród sukcesów no, trudno byłoby nie wymienić awansu do centralnej ligi juniorów U15. Tym bardziej biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich doszło do, do tego awansu, bardzo takich dramatycznych trudne i mecze. trudne mecze, i ta cała dramaturgia uważam, że też bardzo e, wpisująca się tak naprawdę w historię i takie, ten, ten taki widzewski charakter. Tak? Druga sprawa, że e, warunki w jakich to osiągnęliśmy, no też jakby mówią o determinacji zarówno trenerów, jak i zawodników, także ta runda pod kątem organizacyjnym naprawdę niezwykle trudna, przysparzająca wielu wielu wyzwań. Natomiast w takich warunkach no, myślę, że to smakuje jeszcze lepiej. E, oczywiście też pod kątem takim indywidualnym, no bardzo nas cieszą wszystkie debiuty, i, i bardzo nas cieszy każda minuta spędzona przez zawodnika Akademii na boiskach Ekstraklasy. Tak? Na początku rundy. E, sporo tych minut złapał Filip przybułek, który. Notabene też z Akademią nadal jest w pewien sposób związany pod takim względem, że Filip poza obowiązkami zawodniczymi też powoli uczy się fachu trenerskiego, tak? gdzieś tam sobie taki pomysł na siebie nakreślił i, i też no, pełni rolę mm, trenera stażysty w bloku, w bloku D i no, tutaj też duży, duży szacunek dla niego tak? za to, jak łączy te dwie funkcje. Później... Można powiedzieć, że ten wyczekiwany, chociaż z drugiej strony też dosyć nagły, można powiedzieć, tak? debiut Pawła Kwiatkowskiego. Natomiast no, nagły myślę, że dla osób, które gdzieś tam nie, nie śledziły tak? tych, tych losów Akademii zbyt blisko, bo jeżeli ktoś bywał regularnie na meczach Centralnej Ligi Juniorów U19 czy na meczach rezerw. Tam, gdzie Paweł wystąpił, no to myślę, że też mógł się przekonać, tak, że, że to nie są jakieś tam przypadkowe debiuty. Więc, no, biorąc pod uwagę to, w jakich warunkach przyszło nam pracować i takie sukcesy drużynowe, jak i indywidualne, szkoleniowe, no to myślę, że to jest to, co najbardziej gdzieś tam powinno nas cieszyć po, po tej rundzie. Jeżeli chodzi o te Trudniejsze momenty. No, domyślam się, że gdzieś tam wiadomo, trenerom i zawodnikom najbardziej zapadają w pamięć te najtrudniejsze mecze, tak, te gdzie no, bardzo chcemy zadbać o jak najlepszy wynik z różnych przyczyn, tak. Czasami to są kwestie jakichś celów wynikowych w tych najstarszych kategoriach, czasami to są kwestie bardziej jakieś takie wewnętrzne, ambicjonalne. Nie chciałbym tych meczów przytaczać, oczywiście, natomiast no myślę, że każdy w Akademii wie, tak, który, który moment go najbardziej zabolał i, i gdzieś tam te, te momenty zostały, ale te momenty i te emocje związane z nimi również nas kształtują. E, mamy takie hasło w tunelu tak, prowadzącym na płytę boiska, że Widzew jest niezniszczalny. no To myślę, że tutaj po stronie Akademii dołożyliśmy takich namacalnych dowodów na to hasło. No czekam tylko na tunel, który będzie prowadził właśnie na Murawę hybrydową przy Wtedy też jakieś tam hasło można wymyślić. To do naturalnego, bo jest bliżej. A w sumie racja, krótszy tunel wtedy. Tak, Krótsze hasło, nie trzeba będzie tak pomyśleć. myśleć. Norbert. No nie sposób się nie zgodzić. Na pierwszym miejscu niewątpliwie awans do Centralnej Ligi Juniorów U-15. Na drugim miejscu tutaj przytoczę jeden szczególny mecz, to jest mecz Widzewa 2 z Zjednoczonymi Stryków, gdzie do, do 89 zdaje się minuty przegrywaliśmy 2-1. Udało się zwyciężyć 3-2, więc taki widzewski wynik to po pierwsze, a po drugie mam wrażenie, że taki mecz na przełamanie i, i, i rozgraniczenie tej pierwszej, trudniejszej, gorszej części sezonu i, i wejście w tą drugą, lepszą część, to, to mi zapadło w pamięć. I trzecie, trzecie, trzecia rzecz ta pozytywna to ja interpretuję jako awans Andrzeja Rybskiego i Wiktora Wróbla do sztabu pierwszej drużyny. Tutaj szczególnie Andrzeja, bo z Andrzejem miałem okazję przez dwa lata współpracować. Andrzej był moim asystentem przy roczniku 2008 i to, że w jakiś sposób cieszę się, że nasza praca została doceniona, to, że Andrzej też do tej roli się przygotowywał. To, że prywatnie mamy świetne relacje i uważam, że jest świetnym materiałem na to, żeby w tym sztabie pierwszej drużyny być, więc to interpretuję jako, jako duży plus tej rundy i obecność Wiktora Wrubla to, to z tej perspektywy... Patrzę, że osobiście nie znam lepszego fachowca, jeżeli chodzi o przygotowania motoryczne, i, i też się cieszę, że, że, że ci trenerzy z Akademii dostają szansę swoją w pierwszej drużynie. No, bo to też pokazuje, że, że, że ta ścieżka, ten sufit ścieżki rozwoju trenerskiej, widzę, jest powieszony bardzo wysoko. No, to jeszcze ten minus. Jeśli można, dołożyłbym do tego, co Norbert powiedział, że. Ja akurat z trenerem rybskim nie miałem okazji współpracować, ale jak najbardziej podpisuję się po tym, co Norbert powiedział. Też ogromne dla, gratulacje dla obydwu trenerów. Z trenerem Wiktorem miałem okazję współpracować krótko na, samej, na samym początku swojej przygody w Akademii. I Tutaj też jakby ta, ta refleksja, która mi przychodzi na myśl jest taka, że e, na przykładzie Wiktora bardzo łatwo jest zobaczyć jaką e, drogę przeszedł jako, jako trener, gdzie współpracowaliśmy na samym początku e, w bloku D, tak? to były wtedy roczniki 2009 i 2008 e, i od tego bloku D zobaczmy jaką trener Wiktor przeszedł drogę, tak? no to jest jeżeli ktoś, pyta o taką ścieżkę zaplanowaną, takiego ciągłego rozwoju, no to myślę, że tutaj Wiktor jest chyba najlepszym tego przykładem. Jeszcze minus muszę z ciebie, Norbert, wyciągnąć. Z minusem nie miałem problemu, niestety. To niewątpliwie rzecz, która leży na wątrobie najbardziej. Przez to ostatnie pół roku to jest odpadnięcie z rozgrywek Pucharu Polski Wizywa 2 przeciwko drużynie UKS-3. Także no mhm. to jest rzecz, która, która nie powinna się na pewno wydarzyć i, i gdzieś w pamięci została, został ten mecz na długo. No Okej, okay, to wątku nie ciągnę, bo chyba faktycznie to nie, jest, to nie było nic fajnego, ja się nawet pod tym podpiszę. Nie było podpiszę. nic fajnego na terenie rywala, wiemy jakiego rywala, więc no tu też trzeba pogratulować przeciwnikowi, bo, bo wiemy jak, jakim składem wystąpił, że głównie to byli wychowankowie Akademii UKS-u. Więc tu ukłony, natomiast natomiast, no z naszej perspektywy ten mecz gdzieś został na długo w pamięci w tym negatywnym obrazie. No to panowie, jakie plany w takim razie po nowym roku już? Co, co, będzie, co możemy już powiedzieć, że będziemy wdrażać? Co będziemy robić, żeby na przykład takie mecze jak ten się nie powtórzyły? Już, już jest nadany jakiś tok wydarzeń przemianom Akademii Widzewa. Pytam, bo nie wiem. No pewne plany już rzeczywiście są poczynione, tak, ponieważ mamy końcówkę grudnia, więc wiadomo, że e, ta przerwa będzie krótka. Tak naprawdę 3 stycznia wracamy już do zajęć. E, drużyny akademii zaczynają od e, testów motorycznych, które gdzieś tam w tych pierwszych dwóch tygodniach będą się odbywać. E, w tym drugim tygodniu e, mamy już również pierwsze sparingi. Odbędą się również dni otwarte dla roczników od 2010 do 2013, więc na pewno tej, tej pracy jest dużo. Mam nadzieję, że trochę w tej systematyce pracy pomoże nam powrót na łodziankę, którego wszyscy bardzo się spodziewamy i myślę, że to byłby taki najlepszy dla nas prezent noworoczny. Chcemy też zorganizować w lutym i w marcu takie dedykowane staże trenerskie, zarówno dla trenerów piłkarskich, jak i dla takich trenerów specjalistycznych, tak, z zakresu przygotowania motorycznego, piłki dziecięcej czy trenerów analityków. W dalszym ciągu będziemy na pewno dążyć do tego, żeby rozwijać tą współpracę e, międzynarodową. E, mam na myśli jakby tutaj ruchy w obie strony, ponieważ e, no, na pewno chcielibyśmy dążyć do tego, żeby e, w perspektywie czasu trenerzy mieli trochę ułatwioną tą drogę do, do staży zagranicznych, a z drugiej strony też cały czas nawiązujemy różne współprace. Przykładem może być tutaj spotkanie z przedstawicielami Estońskiego Związku Piłki Nożnej, tak, którzy są bardzo otwarci, gdzieś tam chcą też od nas czerpać pewne wzorce. E, przykładami mogą być trenerzy, którzy zostawali na stałe w akademii, tak jak dwa sezony temu Tomasz Pereira czy, czy obecnie Carlos Souza pełniący Rolę asystenta trenera Jączyka w Celiotce U19 mamy też stażystę ze Słowacji, trenera przygotowania motorycznego, który tutaj w ramach programu Erasmus do nas przyjechał. No i myślę, że można się w przyszłym, nie wiem czy w przyszłej rundzie, ale w przyszłym roku kalendarzowym spodziewać kolejnych ruchów. A ruchy też wychodzące, no bo mm, Portugalczycy, Słowak, od nas też ktoś gdzieś wyjedzie? No, chcielibyśmy do tego dążyć, natomiast tutaj ciężko złożyć jakąś wiążącą deklarację. Tak? Trenerzy oczywiście również bardzo dużo inwestują w siebie w, z własnej inicjatywy, natomiast to, do czego chciałbym dążyć. To stwarzanie takich warunków, żeby, żeby to trochę ułatwić. Czy to organizacyjnie, czy, czy finansowo, no to jeszcze zobaczymy, ale jak najbardziej chcielibyśmy też czerpać z tych, z tych najlepszych zagranicznych akademii i na pewno część prac w nowym roku będzie, będzie na to poświęcona. Norberta, cele sportowe? Hmm. Awans do trzeciej ligi. No, jeżeli mówimy o celach sportowych, to tak naprawdę trzy podstawowe, to jest idąc od góry awans do trzeciej ligi, utrzymanie się na poziomie centralnym U19 i awans na poziom centralny U17, U15, siłą rzeczy po tym jaka reforma za zajdzie w tych rozgrywkach, już się utrzymała, więc już zagwarantowała miejsce dla rocznika 2010, że, że oni w tych rozgrywkach wystąpią, więc tu troszeczkę mamy, mamy spokojnie, jeżeli mówimy o tym wykonaniu tego celu. Więc, więc takie cele strategiczne dla rozwoju klubu. Jeżeli chodzi o takie cele naszej pracy codziennej, to codzienna ewaluacja programu szkolenia i wznoszenie go na coraz wyższy poziom i nie mówię tutaj już o tworzeniu nawet tego programu, bo uważam, że on jest stworzony i, i jest bardzo na dzisiaj obszerny i musimy go w pełni opanować. Aspektach wprowadzania go w życie na boisko, więc to jest tak naprawdę doskonalenie tego, co już robimy. Z nowych rzeczy, jeżeli chodzi o udział szkolenia, to na pewno powołanie takiej komórki, która ma się zająć zawodnikami na dzisiaj w naszej ocenie szczególnie uzdolnionymi, zawodnikami kontraktowymi. Tutaj kontrakt wiemy, że można podpisać od 15 roku życia, natomiast do tego, nazwijmy to, projektu Akademii chcemy, żeby dołączali zawodnicy młodsi, którzy na dzisiaj tego kontraktu podpisać nie mogą, więc nie możemy ich wyróżnić w sposób materialny. Będzie to projekt, który będzie zakładał dodatkową pracę z zawodnikiem i ta praca będzie określona, czego ten zawodnik potrzebuje, jeżeli będą takie pięć podstawowych filarów, jeżeli zawodnik uznamy, że jest uzdolniony, ale jest kontuzjogenny, no to będzie miał zagwarantowaną dodatkową pracę z fizjoterapeutą. Jeżeli ocenimy, że ma problemy motoryczne, ale jest świetny technicznie, no to będą to zajęcia wyrównawcze z zakresu motoryki czy analizy gry, jeżeli uznamy, że jest taka potrzeba, no a jeżeli uznamy, że zawodnik... Jest w tych obszarach kompletny, no to będzie jeszcze obszar mentoringu, że zawodnik będzie mógł wybrać swojego mentora tutaj w ramach akademii. Może to być pracownik, będzie być może to będzie zawodnik ze starszej kategorii wiekowej i to. Będziemy chcieli sformalizować i już od stycznia działać w tym kierunku. Zrokałem sobie też na Twittera w międzyczasie. Jeszcze jedno pytanie może się do tego dobrze odnieść, bo rozmawialiśmy o tym, czym możemy przyciągać te największe talenty. Tutaj no w sumie sporo takich ciekawych systemów pracy indywidualnej. Wskazałeś na Twitterze, z, przeczytałem takie pytanie, jak wielu takich talentów nam ucieka, czy to jest tak, że chcemy tutaj kogoś ściągnąć, scoutujemy go, rozmawiamy z nim, on po prostu mówi nie, to jest bardzo częsta sytuacja, nie chcę tutaj pytać o procenty, bo wiem, że to, to nie ma co nawet takimi liczbami rzucać, natomiast jak często się to zdarza, czy więcej zawodników odmawia Widzewowi, czy więcej jednak mówi hej, chcę tu przyjść? Jeżeli chodzi o odmowę, to nie wiem, czy my straciliśmy zawodnika, którego bardzo chcieliśmy mieć, i odszedł. Wydaje mi się, że nie. Nie, ja też nie pamiętam takiej sytuacji, że mm, nie, monitorujemy tego zawodnika w dłuższym okresie czasu, tak. E, zapraszamy go na, na treningi, na mecze. <laughs> Gdzieś tam zapada decyzja, że, że chcemy tego zawodnika pozyskać, że, że ten zawodnik nam odmawia. E, raczej nie, a wynika to, myślę, z, też z tego, że. No mamy jakby po pierwsze jakieś tam określone cele scoutingowe i też wiemy jakby w jakich warunkach się poruszać tak? no wiemy też których którzy zawodnicy na zamiary tak, którzy zawodnicy okay. są na, na jakim poziomie oczywiście chcemy mieć zawodników jak najlepszych natomiast no, jeżeli wiemy czasami że to jest zawodnik który jest bardzo mocno już obserwowany przez tak naprawdę i zapraszany przez wszystkie akademie takie najmocniejsze w kraju to oczywiście Przystąpimy do tej rywalizacji, bo też uważam, że nie mamy się czego wstydzić, ale mając z tyłu głowy, że jakby szansa pozyskania nie jest za duża, tak, więc gdzieś tam w tym momencie od razu zabezpieczamy się jakimiś alternatywami, tak, i też tutaj biorąc pod uwagę wiek tych zawodników, gdzie no można powiedzieć, że taki okres najbardziej wrażliwy do, do pozyskiwania zawodników to jest U14, U15, tak, czyli kiedy tych zawodnicy, ci zawodnicy mogą już przyjechać z Polski, to w tym momencie... Ci, ci, ci zawodnicy tak naprawdę no są, są przez nas sprawdzeni, wiemy, na jakim są poziomie, i no mamy o nich już tak dużo informacji, że tutaj oczywiście, no pomylić możemy się zawsze, ale pomylić może się też ta akademia, która pozyskała tego teoretycznie top, top one, tak? więc y, myślę, że jeżeli chodzi o dział skautingu, też tutaj e, sięgając z pamięcią 2, 4, 6 lat wstecz, to też y, no, ten dział zrobił ogromny krok naprzód, więc też myślę, że tutaj też y, gratulacje należą się e, zarówno, zarówno Jankowi, tak? który, który koordynuje ten, ten dział skautingu, jak i wszystkim naszym skautom działającym w cieniu. No, jeszcze o jedną rzecz dopytam, jeśli nie odmawiają, to nie myślicie, że po prostu mierzymy trochę za nisko? No to chyba się odnosi trochę to, co powiedziałem do tego, tak, że Aha. my e, absolutnie nie wstrzymujemy się przed tym, żeby zapraszać zawodników, którzy są absolutnie na dzisiaj określani jako topowi, tak? to są często jacyś liderzy, kapitanowie, Kadr wojewódzkich, tak, zawodnicy, którzy są powoływani na e, Akademię Młodych Orłów, więc wiadomo, że to są zawodnicy nieprzypadkowi e, i, i bardzo często właśnie w takich zawodników mierzymy, natomiast no, też szukamy czasami zawodników nieoczywistych, bo nie ma jakby jednej drogi, jednej idealnej ścieżki prowadzącej do tego, tego profesjonalnego futbolu i nie jest powiedziane, że żeby grać na tym najwyższym poziomie, to trzeba, nie wiem, rywalizować koniecznie w C czy grać w kadrze wojewódzkiej. Tak, oczywiście ta rola przypadku, uważam, że maleje naturalnie z roku na rok i coraz trudniej jest o takich zawodników, którzy nie zostali nigdzie wypatrzeni natomiast myślę, że, że celujemy i w takich i takich. Tak przeglądam sobie, przeglądam i chyba chyba nam się wyczerpało słuchajcie. Czego byście sobie życzyli na nowy rok? Dla siebie, dla Akademii Widzewa, dla trenerów, dla piłkarzy? Zacznę od Norberta, bo przed chwilą miał monolog czego byśmy życzyli, na pewno cierpliwości, wytrwałości, w wielu momentach spokoju, bo, bo na pewno tych trudniejszych momentów też nie zabraknie, ale żeby spokojnie wychodzić z sytuacji trudnych, kryzysowych, realizacji tych celów, o których wspomniałem wcześniej, żebyśmy w czerwcu mogli usiąść, jak będziemy podsumowali pół roku, no to że będzie co podsumowywać i tych momentów zakończonych. Sukcesem będzie więcej, a tych elementów, gdzie będziemy pamiętali, tak jak ten mecz z uks em ja nie, pamiętam nie wystąpią albo w jakichś minimalnych ilościach. Więc to tak naprawdę te elementy są uważam kluczowe. Alku? No, ja również i, i sobie i nam wszystkim życzyłbym takiej nie ustępującej wiary i determinacji. Jednocześnie życzyłbym nam wszystkim, żeby ta determinacja nie za często się przydawała, bo myślę, że tutaj bardzo dużo jej już wykazaliśmy w tej rundzie, więc może teraz, żeby trochę momentami było łagodniej. I zdrowia, no bo tak naprawdę, jeżeli będzie zdrowie, to ze wszystkim innym już sobie poradzimy. No, trochę tak, jakbym się dzielił opłatkiem z kimś, kogo nie znam. Zdrowia, zdrowia, zdrowia i, i jeszcze, jeszcze raz pieniędzy. pieniędzy. <grym> Dokładnie tak. No cóż, kochani, dobrnęliśmy dzisiaj do końca. Moimi gośćmi w tym podsumowaniu rundy z Akademią Widzewa byli menedżer Akademii Widzewa właśnie Aleksander Stańczak. Dziękuję Dziękuję pięknie. bardzo. Oraz koordynator do spraw szkolenia Akademii Widzewa Norbert Smorawski. Też pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Wam też oczywiście pięknie dziękuję. Też się kłaniam nisko, Antoni Figlewicz, Serce Łodzi, nasze super, radiowo-telewizyjne studio Aleja Piłsudskiego 138. To był program robotniczy Talk Show dotyczący i poświęcony Akademii Widzewa. Trzymajcie się ciepło.